wyświetleń! Ej, w sumie spoko, że to tyle wyświetleń zrobiło. Okej, let's go. Ale zrobię to na przyspieszeniu, bo kurwa za tego. Chłopak na co ocen już widziałem. Nie obserwuje Evrona, tylko ma go w polecanych. A, no to kurwa! Kto tutaj takie rzeczy gada? Kto tu takie kurwa rzeczy gada? Świetarność nawet na swoje życie. Czy ty miałeś takie myśli, jak to wszystko wyciekło? Znaczy może w sumie dobrze się przyznać, ale miałem takie myśli, no. Okej, ja rozumiem, że o, kurwa. No tak, w sumie, no ej, stary, tak szczerze. Dziwicie się, że miał takie myśli? Ja się w ogóle nie dziwię. Ja to myślałem, że to się stanie tragedia, tak szczerze powiedziawszy. Ja myślę, że odpierdoli kurwa tragedia w chuj, nie? Po tym. Jakby mówiąc tak szczerze, nie? I bardzo dobrze, że nic się kurwa nie stało, nie? Znaczy ja bałeś się, że... Nie, w głębi... Witek 2-3, dziękuję tak, za 4 tak, miesiące. Tak, właśnie tego się bałem. Ja myślałem, że będę traktowany jak Trynkiewicz po prostu, nie? Czy będą jakieś konsekwencje? Ale wiecie, co mnie denerwuje też często w ludziach? I to nawet już nie chodzi o Leksia. Jebać tą sprawę Leksia już jakby, to nie o to chodzi. Ale chodzi mi o to ogólnie o podejście Bytas ludzi. Im ogląda twoje piosenki teraz na live. Bardzo mi miło. Chodzi o to, że zauważcie, że kurwa zawsze jak wychodzi jakaś osoba i kogoś o coś oskarża, to ludzie nie ma czegoś takiego, że... No nie wiem, moim zdaniem, że dopóki nie ma dowodu, to powinno się uznawać tą osobę za niewinną. W sensie jakby dopóki kurwa nie ma zbitych dowodów, stary, to nie można na kogoś nasyłać i robić witch hunta, kurwa, i rozpierdalać mu życie. Nie można czegoś takiego robić, to jest dla mnie pojebane, dlatego te wszystkie kurwa dla mnie środowiska twitterowe i w ogóle jakby jakieś hashtagi, kurwa, człowieku, jakieś takie pojebane rzeczy, nagonka taka, to jest najgorsze ścierwo i jak ktokolwiek dokłada, wiesz, dokłada jakby to, no to kurwa to nie jest fajne, nie? Domniemanie niewinności, dokładnie, no. Dokładnie. A... No i cóż, no. Dlatego ja też omijałem, dlatego, widzicie, i to mnie też wkurwia, nie? Bo pamiętacie, jak wyszła ta sprawa? Wszyscy, kurwa, puszowali ten temat u mnie. Ja nie wypowiadałem się. A nie wypowiadałem się, bo, kurwa, czekałem, jak to w ogóle będzie. Wszyscy, kurwa, a dlaczego się nie wypowiadasz o tym temacie? A dlaczego omijasz temat? Kurwa, może dlatego, że, no nie wiem, nie wiadomo, jak to jest do końca, kurwa, nigdy i trzeba poczekać, kurwa, na jakieś rzeczy i wszyscy, kurwa, a dlaczego się nie wypowiadasz? I wiesz, i jedyna rzecz, która była tak naprawdę, to była o tym, bo powiedziałem, co, Leksiu odszedł z Steamu? I wiesz, to był jedyna rzecz, gdzie ja w ogóle cokolwiek, kurwa, się wypowiadałem na ten temat. A ludzie za nas, kurwa, robią jakieś takie, nie wiem, to jest pojebane dla mnie, nie? Że nie potrafią poczekać, kurwa, że muszą teraz już, kurwa, pisać. No, kurwo głupia. Ponowskiego wyciągnięte. Więcej, nie? No dobra, panie Leksiu. Karma rozdana, nie mogliśmy za dużo ponagrywać w schronisku, bo trochę późno przyjechaliśmy. Nie udało się żadnego wstawić na spacer, ale przynajmniej się pobawiliśmy. Nie, no można uznać to za spacer. Jestem jeden był. No, rok rozpocząłeś niezbyt ciekawie dla ciebie. Dla internetu to na pewno była ciekawa sytuacja, ale no dla ciebie chyba dosyć przykra. Jak to w ogóle było? Dzięki Gego za 4 miesiące. Jak się w ogóle dowiedziałeś o tym oskarżeniu ze strony Konowskiego? Na High League to było. To było na konferencji High League. Byłem akurat na papierosie. Przyszedłem do sporu, tam do tej gali. Dostałem wiadomość od Natalii. Znaczy, od Natsu. Tak. Ja pierdolę, ej! Wyobraźcie sobie, że jesteście w jakimś miejscu publicznym i takie coś wychodzi, nie? Ja pierdolę, ja sobie nie wyobrażam, jakie to musiało być popierdolone, kurwa, nie? Kurwa, że siedzisz sobie, chillujesz sobie bombę, człowieku, i nagle tak. Ej, stary, coś się dzieje, nie? I chłopie... Ludzie... Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jakiej on musiał dostać, człowieku, ataku paniki, nie? To jest pojebane akurat. Januszinio, dziękuję bardzo za 2 miesiące. Ja o tym myślę, to aż mi, kurwa, gorąco, nie? Konop na ciebie nagrał film. Jak w Spider-Manie! Kurwa! Dobry przykład! Mega! Idę do góry. Coś tam Natalia mi pokazuje ten film. No i oczywiście, no panika to całkowita, nie wiedziałem, co się dzieje.
O kurwa, wiesz, zamówiłem ale Uberat Domix i czekałem na rozwój sytuacji. Ja właśnie słyszałem, że ty tam bardzo ostro zareagowałeś, że zaczęły się trząść ręce i ciągle powtarzałeś, że ja nie wiedziałem, że nie wiedziałem, ile, że ona ma 14 lat. I teraz właśnie pytanie, czemu ty nie sprawdzałeś tego wieku za każdym razem? Tak ja mówię, że... Może to był błąd z mojej strony, na pewno to był błąd z mojej strony, ale jeżeli wydawało mi się, byłem pewny, że ta dziewczyna, jak wiesz, widać było po jej zdjęciach, nie? Że to... Widać było po cycach! To jest dziewczyna, która ma na pewno powyżej 18 lat, no to wtedy wiesz, nie, no nie pytałem. No, znaczy, też zależy, bo czasem pytałem, czasem nie pytałem, zależało, no i mój błąd. A propos tej 15-latki, co Konopski mówił, że to jest jakaś 14-latka, się okazało, że jest 15-letnia. To czy, czy ona napisała do ciebie pierwsza? Tak. A masz na to screen i tak dalej? Nie wiem, co ona... sprawdzić, ona ma tam milka... Widzisz, a, tak, 15 grudnia wysłała zdjęcie. I była ona... Kto wie może... O kurde, czemu nie śpisz? Ja pierdolę, typiara o pierwszej w nocy wysłała swoje zdjęcie. Ciekawe, jakie ma zamiary. Kurwa, no... Ja pierdolę. Typiara wysłała o pierwszej w nocy zdjęcie. Ciekawe, jakie może mieć zamiary. Nie no, pogadać chciała. Jakbyśmy oceniali wiek po cycach, to miałabym stabilnie 16 lat. Dobra, Zuza, weź się pierdolni w łeb, nie, przysięgam. Ale jak już po dupie, mocne kurwa 25, nie? OMG, ona swoje zdjęcie, takie lekko, wiesz, seksowne. Aha, bo ty odpisałeś, kto wie, może. Bo ona na tym zdjęciu napisała randka pytań. A, okej, okay. A możesz mi wysłać tego screena, żebym też mógł dołączyć do materiału? Tej... Możesz. Czyli ona napisała pierwsza. Ona napisała dupa cycki, to... też dupa lepszy, zgadzam się. Ja też jestem dupnikiem. Kurwa, jak to brzmi. Ja już to mówiłem w tych moich przeprosinach. Tak, tak, ale ja wolę, wiesz, mieć potwierdzenie na screenie. W oświadczeniu swoim przyznałeś, że popełniłeś błąd, że nie sprawdziłeś tego wieku, ale tak. Finalnie ta dziewczyna się okazała, tak, pokazało się, że ma 15, że ma 15 lat. Tak, no to wyszło, że dostałeś troszeczkę, no nawet nie troszeczkę, tylko dupa enjoyers. Ze strony... Pozdrawiam serdecznie, wasze zdrowie! No to... Dlaczego to jest najgorszy chyba oskarżenie, jakie się dajesz. Już tłumaczyłem! Tak, ale moje pytanie brzmi, czy będą jakieś konsekwencje w stronę Konopskiego wyciągnięte? Tak, będą. Jesteś tego na 100% przekonany, tak? Tak, działały, prawnicy działają w moim imieniu i konsekwencje... O kurwa! Szczerze? To może być pokurwiony pozew jakiś, nie? Bo on ma w sumie realne, jakby... W chuj ma dużo argumentów, moim zdaniem. No bo... kurwo głupia! Kwestia z tego, czy on pójdzie bardziej jako zniesławienie, czy na przykład... Kwestia na przykład biznesowa, nie? Bo on na przykład, no chyba on nie był... On nie był na tych obozach, nie? Team X chyba. No nie, no na pewno go nie było, więc stracił pewnie pieniądze. Pewnie jakieś tam kurwa projekty czy tam współpracę, więc teraz się może udowodnić po prostu, że ten. Oglądaj, to się dowiesz, no ale ja sobie tak pierdolę. Żeby wyjść na mądrego. Okej, ale to będzie tylko sprawa spowództwa cywilnego, że zniesławienie, czy to też będzie jakiś tam kolejny proces ze strony biznesowej? A, zadaję to pytanie, okej. Takich informacji nie mam na razie, nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest logiczne rozwiązanie ze strony tutaj. No tak, bo ty byłeś na Płatkach i na jakichś tam innych... No i miałem jechać na obozy, przez to też nie pojechałem na te obozy, nie? A, okej. Okay. Na pewno ty mi dużo stracił przez to. Dobra, wszystko powiedzieli to, co ja. No dobra, a te pierwsze chwile, po tym jak się dowiedziałeś, bo z tobą w ogóle nie było kontaktu przez pierwsze dni, pamiętam. Ja załatwiłem sobie do ciebie numer, dzwoniłem i nawet dostawałem informację, że twoja rodzina miała utrudniony strasznie z tobą kontakt. No kurwa, ja się nie dziwię! To faktycznie była prawda, że ty od nikogo nie odbierałeś telefon, nawet nie rozmawiałeś z rodzicami? Tak, tak, po prostu, jak się dowiedziałem, ja tak reaguję na stres, że idę spać po prostu, żeby nie myśleć o tej sytuacji. Może jest to, może nie jest to dobre, ale ja tak działam po prostu. Jak byłem pod tak dużym stresem, no po prostu wyłączałem telefon. Trzymaj się, Patrylo. Po 20 godzin dziennie, po prostu, żeby tylko o tym nie myśleć. Konop będzie miał do teżki, Bardenga jeździ bez pasu. Umówiony, wiesz, umówiony jakiś call z agencją czy takiego, co dalej robimy. Ty, no ale szczerze, widzowie, co zrobisz w takim momencie? Tak szczerze. Co byście zrobili w takim momencie? Załóżmy, że jesteście w takiej sytuacji. No kurwa, pojebane, no co innego możesz zrobić? No jedynie, kurwa... Nie no, nie piszcie, żebyście się, wiecie... popełnili samobójstwo, bo to jest... Nie możecie tak mówić i robić. Nie polecam nikomu i to jest... Nie popieram. Pamiętajcie, zawsze jest wyjście z sytuacji. Aczkolwiek... no... No bo to jest pojebane, nie? No ale nie dziwię się, że miał takie myśli, nie? Magik. Przestań. No i tyle. No mówię, że nie miałem praktycznie z nikim kontaktu. No ale spytałeś się i to szczera opinia? No, dobra. Każdy inaczej jakby ten, nie? Ale wydaje mi się, że zawsze jest jakieś może wyjście z tej sytuacji, nie? Chociaż chuj wie. No nie wiem. Ciężki temat.
wiesz, kurde, taka sytuacja, takie screeny wychodzą, takie, no, takie naprawdę, kurde, wiesz, mega wstydliwe rzeczy wychodzą, no, wiesz, prywatne, no to wstydzisz się tak naprawdę, nawet przed własną matką. Aha, a jaka właśnie była reakcja? Kurwa, ale wyobraźcie sobie, jakby nie było Wardęgi, nie? Co by się, kurwa, stało? Kto by, kurwa, próbował w ogóle drążyć temat? To jest pojebane. Jak sobie o tym pomyślisz? Że wyobraź sobie, że nie ma takiego Wardęgi, nie? Jest Rewo, no, ale czy Rewo by w taki sposób na przykład drążył temat, nie? To też nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. A rodziny? Właśnie dostałeś wsparcie, czy... Bardzo duże wsparcie, no. Tak. Ale też pamiętam, jak z tobą na początku gadałem, to mówiłeś, że bardzo dużo znajomych się odwróciło. Że nie czekali na zweryfikowanie informacji, tylko po prostu... Tak, znaczy znajomi, to właśnie to nie byli tacy znajomi, jeżeli z nimi jakiś mega kontakt otrzymywali. Hej, dziękuję bardzo za 2 miesiące. Coś tam, wiesz, coś tam randomowi ludzie, którzy chodzimy do szkoły, czy tam jest moi sąsiedzi, starzy, coś takiego. Nie? Tam większość, wiesz, większość... Gdyby nie Wardęga, nie byłoby kanałów komentarii? Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Akurat. Uważam. Było więcej kanałów komentarii przed Wardęgą, które robiły. Więc Gargamel przecież na przykład. Mi się wydaje, że Gargamel zaczął taką w Polsce, taki wave komentarii. Taki na szerszą skalę. Poison, dziękuję bardzo za Prima. To oczywiście się odezwało, co jest pomocą do nią i pisali mi, że bym chciał pogadać, to jak mu zadać dozwolić, tak dalej, ale jeśli chodzi o te wszystkie dziewczyny, z którymi pisałem... Dave, zajmij się czymś, obejdź się streamka, pograj sobie w jakąś gierkę, wyjdź się przejdź, zamów sobie coś do żarcia, stary. I najważniejsze jest to, żeby banie sobie z czymś zająć i nie myśleć o tym, po prostu. I po czasie, stary, to samo minie. Taka jest prawda. To jest ciężkie, ale taka jest prawda, że po czasie zawsze wszystko mija. Czas leczy rany. To ty nie miałeś gdzieś tam z tyłu głowy, że ty jesteś osobą publiczną, to gdzieś musisz trzymać tą gardę, nie? No, śmieszne, że ja mówię o gardzie. A dzięki, ty, Mateuszek. Praktycznie wygląda jakbyś totalnie ufał obcym osobom i gdybyś ty mi o czymś takim powiedział, to bym ci od razu powiedział: ej, chłopie, zobaczysz, błyska mi się jakaś dziewczyna, będzie chciała ci zrobić oto aferę. Że nie... Strzała. Jak się wybić na Twitchu? Nie mam pojęcia, stary. Ja ci nie powiem, jak się wybić na Twitchu. Bo ja po prostu robiłem streamy i ludzie sami mnie znaleźli. Przez to też, że jestem multim i po prostu odkryli mnie po jakimś czasie. Ale no, wydaje mi się, że kolaboracje z mniejszymi streamerami, między sobą jakby kolabować czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, Zuza, czemu tak jest. Dobra, wyłączam na chwilę donaty, bo chcę to obejrzeć. I wiesz, z tobą, bo te dziewczyny z tobą pisały, ale gdy tylko wybuchła ta afera, to nagle wszystkie, nawet te, które już z tobą nie pisały kilku miesięcy, nagle się uruchomiły się właśnie ofiarami poszkodowanymi. No niestety, no, po prostu byłem naiwny, bo ja też byłem nowy. A te kurwy jebane, przepraszam, że to tak mówię, ale te typiary pełnoletnie, co tam nagle się odpaliły, kurwa, po miesiącach nieaktywności, żeby dojebać mu jeszcze bardziej, pomimo że jedyny minus był taki, jedyny jakby minus w tym, że on do nich tak pisał, to był taki, że po prostu to było cringe'owe, kurwa. Po prostu cringe'owo pisał do tych lasek i to był jedyny jakby problem z tymi wiadomościami do tych dziewczyn. To są takie, kurwa, pizdy, nie? Naprawdę, serio, to jest, kurwa, ludzkim świeciem trzeba być, nie? Żeby jeszcze dopierdalać coś takiego. W momencie, kiedy nie ma nic jakby... I jeszcze w momencie, kiedy, stary, lajkujesz te wypowiedzi. Wiesz, o co chodzi? To nie było tak, że ona pisała: ej, a stary, ale nie pisz tak do mnie, kurwa, bo mi to ten... Normalnie lajkują te, kurwa, odpowiedzi, nie? Jakby prowadzą taki styl rozmowy i nagle człowieku po 6 miesiącach... No, w ogóle, nie, no, jednak generalnie tego, nie? Kurwa. Masakra jakaś. Barteczek, dzięki za 10 miesięcy, jeszcze 2 miesiące, Barteczek i Diamentowy Klub. W tym świecie, nie? Bo ile jestem, kurde, w tworzony przez... Nie, jeszcze nie. Znaczy gadaliśmy, ale chwilę. No i tak jak mówię, no byłem mocno naiwny. No i już sobie pozwolił. Bo ja też, wiesz, zawsze myślałem, że to jest, ja też nigdy nie robiłem żadnych screenshotów, potem się okazało, że te dziewczyny robiły screenshoty. Nie wiedziałem w ogóle, że da się robić screenshoty na Instagramie bez tego, że ci się pokazuje, że się robi screenshot. Bo nigdy nie było czegoś takiego, że widziałem, że jakaś laska zrobiła screenshota, nie? A czy kiedykolwiek pisałeś z jakąś dziewczyną, która
na przykład wiedziałeś, że ma poniżej 15 lat, a mimo on jedzie przez Sosnowiec? Nie, pojawił się ten motyw tej 13-latki, że gdzieś tam zareagowałeś na jej relację jakąś. Tak. Czemu? Sobota się dojedzie? Nie, sobota przeprosił na Instastory, możesz zobaczyć. Rok temu w styczniu. Parę godzin temu. No i właśnie zobaczyłem tą laskę na TikToku. No mówię, kurde, no, wyglądała dosłownie jak dojrzała dziewczyna. Nie pierdol, że ona ma poniżej 14 roku życia, bo mnie zaraz popierdoli. Czyna, jak wiesz, 20 lat. I potem właśnie napisałem do niej Instagrama te oczka. I potem patrzę, i co się potem okazało, że ona nagrała TikToka. To jest kurwa możliwe! Na swojego TikToka, że pisał do mnie Leksiu, a mam 13 lat. Jak ja wtedy to zobaczyłem, to ja od razu wtedy już skasowałem wszystkie wiadomości i ją zablokowałem. Pojebane. Bo pamiętam, że w filmie Konopa było tak, że on mówił, że ja to zrobiłem dopiero po tym, jak afera wyszła, a ja już pamiętam, że to zrobiłem wtedy, jak się dowiedziałem, rok temu w styczniu, że ta dziewczyna miała 13 lat wtedy, nie? Czyli twoim błędem przede wszystkim było to, że gdzieś nie potrafisz... Zrobię sobie cyce, skoro wolisz większe? Słuza, nikt nie powiedział, że wolę! To była reakcja na to, że jak to jest możliwe? Ocenić, ile tak naprawdę dziewczyna ma lat. No ja jednak uważam, że wiesz, jeżeli widzami Teamu X są głównie dzieciaki, no bo to... Moja dziewczyna wyglądała na 10 lat, ale się okazało, że jednak ma 17. Ja pierdolę, mega jogurt, ty jesteś niezły debil, nie? Przysięgam, naprawdę, stary. Co ty piszesz w ogóle na tym czacie? Jest prawda, że was oglądały głównie dzieciaki. Stary, ogarnij się, kurwa. No to gdzieś tam powinieneś. To nie była Witka. Ja nie wiedziałem, że to jest Witka, bo ani mnie nie followowała, ani doktora. Multivitamina, dzięki bardzo, dzięki Wiktor. Że jest dojrzała, tak. Że ma powyżej tam 15 roku życia i postanowiłeś... No zagadać po prostu, no tak. Okej, okay, a tak z perspektywy czasu, jak teraz patrzysz na te swoje wiadomości, bo tam Konopski powyciągał z Tindera i tak dalej, no to uważasz, że jako osoba publiczna to język, którego używałeś był okej, okay, czy jednak... Trochę tego żałujesz. Teraz na pewno już bym tak nie pisał, nie? Wtedy, nie wiem, wtedy jakoś myślałem, że to jest śmieszne. Powiesz, to było takie stulejarskie. Mocno stulejarskie, tak, to jak najbardziej. No cringe'owe było, no. Też dużo ludzi nie załapało. Ale nie każdy ma talent do gadki. Że większość, bardzo dużo z tego, co pisałem, to było dla Beki też, nie? To było takie pisanie, jak to właśnie z tą Wiktorią. Nie, Wiktorią, no dla Beki, ale jednak gdzieś... Za co ty, kurwa? Ja mam screena, jak Wronek wysłał mi kutasa? Widzowie, było straszne, jakaś gąsienica. Ja pierdolę, co ty, kurwa? Tam nie, to wszystko się sprawdzało. Widzowie, to nie jest prawda, jak coś, ja nie wiem. Tak, oczywiście. Kontakty seksualne otrzymywać. Tak. Teraz bym na pewno tak nie napisał, a pisałem wtedy, no byłem... Co mogę powiedzieć? No kurwa, wiesz jak to jest, stary. Jesteś kurwa. Nie, wiem, no nie, no. Jesteś grubym, rudym hopem, który przez całe życie nie może zaruchać, a potem dostajesz sławę nagle, nie? Aha. I masz tak. Każda laska, co napisze, ci odpisuje, nie? No i powoli odpierdala, nie? Potem no, good point w sumie. Piszesz do miliona lasek naraz. Sobie teraz to uświadomiłem. Tak jest, widzowie. Znaczy, ja kiedyś miałem taką sytuację w klubie, widzowie, że miałem taki moment, że mi trochę odjebało. Postawiłem kolejkę shotów za parę tysięcy. A później jak później sobie to przypominam, niezły zjeb byłem, nie? No, ale wydaje mi się, że każdy miał taki moment z influencerów, że mieli taki moment, że im odjebało. Ale najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że ci odjebało i żeby się ogarnąć. Myślę, że... Jakby... Błędy młodości, widzowie. Nie wiem, jak wtedy mi tak naprawdę lekko odjebało, nie? Przez to, że dostałem nagle taki zastrzyk. Rezi tak nie miał? Nigdy nie wiesz! Nie imprezowałeś z Rezim! Ja gdybym wam tego nie powiedział, to byście też nie wiedzieli. Zastrzyk pewności siebie, zastrzyk wszystkiego. I wtedy myślałem, wiesz, jestem kurwa niezniszczalny, nie? Mogę wszystko. A były takie sytuacje, że na przykład dziewczyny wprost pisały, że chciałyby się tam z tobą spotkać, to na to, że gdzieś tam je pokażesz na Instagramie i w jaki sposób... Nie, to jak widziałem taką sytuację, raz miałem taką sytuację, no to od razu powiedziałem, że nie, że to ja tak się nie bawię. Jak się właśnie wydaje, że jest za późno, żeby wyprowadzić psy. Tak, czy my możemy jakiegoś psa wziąć na ten box, co tam sobie biegają? Czy tam jednego jakiegoś spokojniejszego takiego na chwilę, tylko się pobawić. Taki 14-letni, żeby był najlepiej. Ale... Jaki ty masz... Nie no kurwa! Teraz stosunek, co myślisz sobie o Konopskim? No bo tak, on nagrał ten pierwszy odcinek, tam się w twoim życiu dużo pomieliło. Ej, ale jakby... Widzowie, wydaje mi się, że jakby... Teraz wyjście z sytuacji, jakie Leksiu... Może akurat pierdolę głupoty w tym momencie. Ale wydaje mi się, że jakby no Leksiu teraz w jakimś stopniu musi trochę nabrać dystansu,
i w jakiś sposób obracać to w żarty, nie? Bo w momencie, jak będzie reagował na to źle, to ludzie będą jeszcze bardziej napierać na to i wykorzystywać to, że ma słabą psychikę jakby i będą go cisnąć, nie? A w momencie, jak on jakby sprawi, że w jakimś stopniu, bo wiadomo, że to nie są śmieszne rzeczy, ale w jakimś stopniu obróci to w żart, to ludziom się znudzi, nie? I przestaną jakby to robić. Dis, no właśnie Dis popełnił taki błąd, okay, że nie zrobił tego, nie? I się skończyło, jak się skończyło. Więc właśnie to jest najważniejsza rzecz. Princu, dziękuję bardzo, multivitamina, dziękuję bardzo, Wiktor, dziękuję bardzo. Ci powiem, co ja myślałem, nie? Może to jest eleganckie, ale ja, wydawało mi się wtedy... Wyobraźcie sobie, że za rok wychodzi Hot 16 Challenge i Leksiu nagrywa Hot 14 Challenge. O kurwa, ale bym się zesrał, nie? Ze śmiechu. Że ty możesz się targnąć nawet na swoje życie. Czy ty miałeś takie myśli, jak to wszystko miałem. To się... Czy może w sumie dobrze się przyznać, bo to jest wtedy może tak jakoś znormalizuje. Znaczy, no nie wolno tego normalizować, ale miałem takie myśli, no. Okej, ja rozumiem, że poważne oskarżenie, ale to znaczy, bałeś się, że ludzie będą ciebie atakować tak, na ulicy? Tak, właśnie tego się bałem. Ja się bałem wyjść do sklepu przez pierwsze 3 tygodnie, nie? Chyba ja nie wiem. Teraz nie jest tak, jak wychodzę gdzieś, to nie jest tak, żeby ludzie nawet... Czasem się ktoś na mnie krzywo popatrzy, ale to jest naprawdę rzadkie. Ja myślałem, że wiesz, przez to, że ludzie mnie kojarzą, i jeszcze do tego wiedzą, nie dość, wiesz, że wychodzę do sklepu, to ludzie mnie rozpoznają, chcą zdjęcie. Jak ktoś jest, wiesz, normalnie człowiekiem i ma jakieś tam zarzuty o pedofilię, no to nie jest tak, że wszyscy go wiedzą, gdzie jest, że wychodzi do sklepu i tak dalej, nie? Ja myślałem, że będę traktowany jak Tynkiewicz po prostu, nie? Też dlatego wtedy miałem ten plan wyjechać do Szwecji, nie? Bo myślałem, że tak będzie to wyglądać. A Tynkiewicz nie miał czegoś takiego, że oni jakby... On miał jakąś taką ochronę po tym, jak wyszedł, że zmienili mu chyba w ogóle jakieś tam miejsce zamieszkania, w ogóle jakieś dane chyba mu zmienili w ogóle... Jakieś takie rzeczy? Nie było czegoś takiego czasem? Mi się wydawało, że była taka opcja. Ale oni go chyba później nie wyszedł? A to nie było tak, że on wyszedł i jakby ktoś zlikował jego dane i później znowu go wrzucili z powrotem? Czy coś takiego? On jest w ośrodku? Aha, okej. Nie wiem, musiałbym się zapoznać dokładnie, bo może pierdolę głupoty. A czemu jednak postanowiłeś, że nie wyjeżdżasz do tej Szwecji? Bo chciałbym... No, to jest ustawa o bestiach, potem idą do ośrodków... Aha, okej. Okay. ...do internetu za niedługo, znaczy za niedługo. Zobaczymy kiedy, jak będę gotowy. A mi się wydaje, że taka przeprowadzka na w sumie krótki czas. Mimo wszystko teraz dzięki temu, że to trochę się jakby odwróciły karty i jednak ten internet już ciebie tak nie postrzega, to chcesz wrócić, tak? Ale to jesteś dalej w tej agencji Spotlight, czy... Tak, już na własną rękę. Jesteś dalej w agencji Spotlight. Tak. Okej, ale będziesz... w przyszłości znowu częścią, bo wiem, że oni tworzą nowy team X. To będzie w tym nowym teamie, czy jakby to już jest ten wizerunek taki, ale że oni... Wydaje mi się, że już, ja już nigdy nie wrócę do wizerunku. Którym kazałeś mi napisać przez dzieci, które zaspamiły ci Lidl, a mianowicie dobrze, na kanale suby sklerotypu XDD. I szczerze ci powiem, nie wydaje mi się, że się nadaje do takiego wizerunku, no do takiego kontentu. Okej, nie pisałeś do tych dziewczyn poniżej 15 roku życia, ale jednak... Wydaje mi się, że jako twórca Family Friendly, to mimo wszystko te twoje teksty do dziewczyn dyskredytują. Tak, nie? Dokładnie. Ale to gdzie teraz byś się widział? Gdzie bym się widział? Na pewno muzę, bo chciałbym robić dalej. Czyli jednak ten pomysł, bo to w moim odcinku rzucił taki pomysł menadżer Normana Parka. Tak? Żebyś właśnie teraz już wykorzystał ten cały hype i robił taką muzykę w stylu, wiesz, siadanie... Tak, ale... Vion, dzięki wam za 5 giftów! Pozdrawiam serdecznie! Pozdro! Dzięki, Vion! Właśnie coś takiego myślałem, żeby był takim drugim Dicho, nie? Ale zobaczymy, no. Czy taką personę w ogóle umiem przybrać, bo ja... Nie, ale teraz... Leksiu, drugi Dicho. Wydajesz taki odbudowany, bo pamiętam, jak z tobą gadałem na początku, tam telefonicznie to byłeś strasznie przybity. No tak. Wiesz co, teraz spędzam czas z rodziną. Mój brat teraz przyjechał ze Szwecji właśnie na tydzień, to bardzo się cieszę, że się nie mogę posiedzieć, spędzić czas. Tata mi bardzo dużo okazuje wsparcia, więc... No, psychika mi się mocno odbudowała, dalej nie jest jakoś super. No ale jest o wiele lepiej niż było na początku. Nie chcę się zajebać przynajmniej. Oh jeez, think it's cheese, yikes! Kurwa. O kurwa, dobra. A dziwne, bo zazwyczaj mam takie rzeczy sytuacyjne. Oskarżane takie rzeczy. Tak, no, ale to potem, bo ja w ogóle, jak byłem oskarżany, to ja nic, ja wyłączałem telefon, cały dzień. Dzięki Taco za Prime'a. Nie chcę słyszeć. Spałem po 20 godzin dziennie. Nie wiem, przynaszadła totalnie, ale... Myślałem, że ty się popełnił samobójstwo trochę, tak? Kurwa... Tak ustawiałem 40-30%. Powiem ci tak... Co on gada, kurwa? Ja pierdolę, obstawiałem 40%! Tak, że było niedaleko, w pewnym momencie.
Już sprawdzałem, czy balustrady w domu ich są wystarczająco mocne. Zły dobór słów, widzowie. Zły dobór słów został powiedziany przez Wardęgę tutaj akurat. Czemu on tak mówi do niego, kurwa? Nie, pamiętam, że ja tam do ciebie dzwoniłem i też ktoś mówił, że nikt... Ciekawe, czy lekszy dla Kamil Lekszerowi jeden czy dwa skuby grupki? Zaraz zobaczymy. Nie mamy telefonu. Wstawiam na ruletce, a przestań. Odwrócimy się trochę kardy, w sensie już ludzie ciebie nie postrzegają. Ej, ale powiem tak, że w sumie spoko, że rodzina też go wspiera, nie? Bo chuj wie, nie każdy ma taką rodzinę, że wiecie, że będą go wspierać, nie? Niekiedy na przykład rodzice mogą się okazać najbardziej, wiecie, no rodzina się może okazać najbardziej fałszywa tak naprawdę. No i mogą cię wyjebać, kurwa, się wyjebać na ciebie. A to by było przejebane, moim zdaniem, dla psychiki. Bo osoby, które uważasz, że są najbliżej ciebie, nagle mają wyjebane, nie? Młody Kimo, dzięki bardzo. W pierwszym filmie Konopskiego, ale dostajesz dalej jakieś przykre wiadomości od młodych widowni? No, strasznie. I teraz to w sumie tylko od młodej widowni. Znaczy strasznie. I jakie to są wiadomości? Wiadomości typu, siema Aleksiu, mam 14 lat, chcesz się ruchać? Albo siema, mam koleżankę, mam 14 lat, chcesz się wysłać kutasa? I coś takiego, no niby to jest śmieszne, TikTokers. Ale jak codziennie i co chwilę, za każdym razem jak patrzysz telefon, widzisz te wiadomości, no to jest to mega przykre, nie? Jest to nie pomaga w ogóle zbudowaniu z powrotem tej tej siły psychicznej. I też zauważyłem, że na TikToku dzieciaki to sobie zrobiły wręcz z tego trend, że robią jakieś fejkowe te screeny z tobą, nie jest problem zrobić fejkowego screena. I no teraz może już to trochę zmalało, ale... Dzięki za Prime. Imagine, kurwa, robić sobie trend z fejkowymi screenami. Nie, że trzeba być pojebanym w bani, nie? Przysięgam, naprawdę. To jest jakiś, kurwa, dla mnie hit. Pały jakieś nowe dziewczyny i wypisywały totalne takie wiadomości, że myślę, że nawet ty byś na takie coś nie patrzył, żeby coś takiego napisać. O, siada. Jeden na... Poczekaj, zaraz zostanie. Czekaj. Jeden dla Eska i jeden dla Leksa. Ale to co takie? Kurwa, Kamil Lekszor. Nie no, przepraszam, że będę tak mówił. Jakub Maszę, dziękuję za Prima. I dałem temu, no to tym nic nie ma, wiesz. Jeszcze Kamil Lekszor? Kamil Lekszor. Nie ma go, kurwa, dobrze. Dobry wieczór, Polska! Jak też nie ma smaku, nie? Ja nie mam. Reksiu! Dobry pierś. Reksiu, nie Leksiu! O, dobry pierś. Uważaj, nie ubić. Kwestia tego właśnie fab folderu. Dlaczego ty w ogóle przesyłałeś jakieś prywatne zdjęcie jednej dziewczyny do drugiej? No to było właśnie, ta jedna sytuacja, nie? No tak, ale właśnie, dlaczego? Bo była gadka szmatka. No i mówię, że wszyscy już teraz wiedzą, że lubię większe kobiety. I ona coś tam mówiła, że no pewnie ty tak każdy mówisz coś tam. I wtedy wyszło, że no to zobacz, jakie coś tam, jakie kobiety coś tam lubię. Nie? I wysłałem mi zdjęcie tej laski. To było tak jakby no, potwierdzenie tego, że nie kłamię, że lubię większe laski. Ale okej, czyli to była taka ściema z tym fabfolderem, czy faktycznie masz pozapisywane zdjęcia dziewczyn? No miałem kilka, ale to już wiesz, dawno to usunąłem. Każdy ma fabfolder? Ty masz fabfolder Zuza? Ale to wiesz, to zawsze... Ciekawe. To nigdy nie było ciekawe tak, jaki masz. Że ja robiłem skiny, jeżeli one nie wyrażały na to zgody, nie? Ja, jeżeli już zapisałem jakiekolwiek zdjęcie, to było zdjęcie, które było wysłane w czacie i wiesz, i powiedziała, że okej, możesz to zapisać. Nigdy nie robiłem jakoś tak, wiesz, skinów po prostu z dupy. A czemu w ogóle stosowałeś taką taktykę bardzo bezpośrednią? Bo to wiesz, z kutasem w rąka? Że... Powiem nie, cztery, no tak, ludzie, czy... przestańcie, bo to jest obrzydliwe, nie? Mam fab folder z tobą? Ja pierdolę. Bo nie zapisujesz tego kutasa, że ci wysyłam. Sorry, że wypierdalam z imersji, ale może faktycznie napiszesz do ziemniaka i zapytasz się go, bo myślę, że chętnie by ci pomógł mega ogarnia te tematy. Wiadomości było też pisane pod wpływem... Zuza, usuń, kurwa, bo ktoś ci kiedyś skakuje telefon i będzie mój kutas, kurwa, wypłynie, ogarnij się. I wydaje mi się, że też pod wpływem, nie wiem, kurwa, napalenia, nie wiem jak to się nazywa, kurwa. Jak leżysz nago z morkiem i stykacie się kutasami. Aha, okej. Okay. No tak, coś takiego miało miejsce akurat widzę na Sylwestra. Lele my word, dziękuję bardzo. Ja tą drogę do domu, kurwa, wiesz, położyłem się do łóżka, stary, nie wiedziałem co się dzieje, nie? Wyłączyłem telefon całkowicie. A czytałeś po drodze komentarze ludzi? Na początku tak, potem jak zaczynały się już takie ostre, to nie miałem tego przyznać w ogóle. Stary, to jest chyba, jak dla mnie oskarżenie pedofilii jest nawet gorsze niż oskarżenie o morderstwo, wydaje mi się. To jest najgorsze oskarżenie, jakie może być, że jesteś pedofilem. Kutas wypłynie? Tak, mój kutas jest z wody. No zryło mi to banie, totalnie, to cała sytuacja. Wodnisty. Pokażę wam, jak się oszpieca.
Ale zbejtował Kamilek Szora, ja pierdolę, no tak się nie robi, nie? Bo jakby ja rozumiem, nie, że Konopski się pomylił w pierwszym filmie, nazwał... Znaczy, pomyłkowo uznał, że ta dziewczyna miała 14 lat, okazało się, że była starsza, ale jednak nie wycofał się po tym pierwszym filmie, tylko dalej w to brnął, wiesz, wyszukiwał te screeny, obcinał Morgan te screeny... Morgan wciąż, weźmiesz odpowiedzialność, oczywiście, wychowam dziecko jak pytanie, swoje. Czy wy mieliście wcześniej jakiś zatarg, że on... postanowił ci jakoś dokopać, bo wiesz, okej, popełnił błąd, ale mógł się wycofać po tym nie, pierwszym filmie. Nie, ja nic nigdy nie rozmawiałem, nie miałem nigdy kontaktu, nigdy tego nie widziałem na życie. A czy pisaliście w ogóle po tej sprawie nie, jakieś nigdy, wiadomości, czy on nigdy. Się gdzieś tam dowiadywał? Nic, no nie pisał nigdy. Nie pytał, jak co tam u ciebie? A to chujowo moim zdaniem, że go nie przeprosił, tak szczerze. Chociaż te przeprosiny to chuja by dały, ale no nie wiem. Jak ja bym był na miejscu Konopskiego, to dla swojego spokoju jakiegoś takiego... moralności bym po prostu przeprosił go. Nawet prywatnie. No, nie wiem, jakoś tak mi się wydaje, że... No nie wiem, ale każdy ma inne podejście w sumie. Maciek, dziękuję bardzo. Skiarz, dziękuję bardzo. Lele, my word, dziękuję bardzo. Przeprosił? Przeprosił, chłopie. Przeprosił czy nie? Nie, no gdzie? No może by z Poznem poszło inaczej? No... możliwe. Ale to też nie wiadomo, bo może faktycznie agencja chce go dopierdolić, nie? Bo Leksio na przykład mógłby nie chcieć, na przykład, a agencja powiedziała, no nie, ale musimy odzyskać pieniądze i go dopierdolić. Nie napisał. Nie wydaje mi się, że Konop jest osobą, która by mogłaby się czysto przyznać do błędu i powiedzieć, przepraszam, zjebałem. Czy nie było żadnej prywatnej wiadomości, że przepraszam, Leksiu, za szybko cię posądziłem, nie, no gdzie? No mogę, może zobaczyć, może napisał, bo może mam w folderze inne, ale jestem bardzo sceptyczny, raczej nie. No tak poza tym ma tego, on ma prywatnego Instagrama. Przestań to pisać. No właśnie się zdziwiłem, bo ja mam bardzo dobrego kolegę Josiego, który też jest bardzo dobrym kolegą Konopskiego. I się zdziwiłem, dlaczego mu mówisz, tak, aż tak się na mnie uwziął. Mając dowody, że to co mówi nie jest do końca zgodne z prawem. Ale gdzieś tam w końcu w którymś odcinku powiedział, że przeprasza. Nie pamiętam, czy przeprasza cię. Chyba padło, że przepraszam Leksia. Tak. Chyba padło takie sformułowanie. Czy ty to jest, przeprosiny nie. przyjmujesz, czy jak na to patrzysz? Ja zawsze przyjmuję przeprosiny, jeżeli one są szczere. Nie wydaje mi się, że przeprosiny Konopskiego były jakieś mocno szczere. To dlaczego? Ja też praktycznie zawsze przyjmuję przeprosiny, jak są szczere. Uważam, że nie ma co się kłócić. PR-owy, nie? Znaczy trik, no po prostu, no, nie wiem. Mam nadzieję, że były szczere. Tyle ci powiem. Mam nadzieję, że to, co on powiedział, było szczere, a jeżeli nie, no to trudno. Ale niezależnie, czy były szczere, Salek. Czy nie były, to mówisz, że ten pozew jest pewny, tak? Mhm. A na jaką kwotę będziesz żądał? No to jeszcze nie mam takich informacji. Ale to będzie kilkadziesiąt... Ile, jak myślicie, na ile mogą go pozwać? Pół miliona? Czy mniej? Tysięcy czy kilkaset bardziej? Tak jak mówię, no nie rozmawiałem jeszcze, nie wiem w ogóle na jaką skalę to. Z 200 koła, 100 koła, milion. Milion myślę, że nie. Więcej? Więcej? W sumie kurwa za, no nie no, w sumie racja kurwa, w sumie mógłby go w chuj za takie coś, za taką przylepę. 100 złotych grzywny albo 25 lat więzienia. To jest, nie wiem na jaką skalę, ile straciłem pieniędzy. Myślę, że w sensie nie wiem jak to wygląda zniesławienie właśnie o takim levelu, nie? No bo to jest bardzo wysoki level zniesławienia. Trzeba by było pewnie poczytać, no ja się nie znam. Pace of card 20 zł, okej. Okay. Ile? Standardzik, klasyk! Straciłem zdrowe przez tą klasyczek. A jeśli chodzi o reakcję Teamu X, bo pamiętam, nawet sam byłem w szoku, że dzień po tej aferze Monika Kociołek reklamowała jakieś zdrabki na TikToku. Jak ogólnie Team X, o! Wiesz, jakby to już nie jest tajemnicą, że Team X to nie jest rodzina. Kurwa, ale te zdrabki to hit, nie? Jak wtedy. Oni ogólnie zareagowali, jak to wszystko wyciekło? No bardzo wspierająco, prywatnie przynajmniej. No bo oficjalnie to wiesz, pojawiły się tylko jakieś takie oświadczenia ewidentnie pisane przez agencję. Znaczy, one były pisane przez członków Teamu, tylko właśnie było... to było takie, znaczy spotkanie, no po prostu gadaliśmy z Mam pytanie, czy jak ktoś, bo jest się znawcami TikToka, czy jak na przykład robi się live'a na TikToku, to można na przykład wprowadzić jakieś słowa zakazane, czy nie można? Nie. Aha, okej. Bo rozkminiłem teraz, że w sumie jakby ona chciała zrobić streama, to powinna przynajmniej poblokować słowa o Leksiu, żeby ludzie nie pisali, nie? Tak dla dobra Leksia czy coś takiego, kurwa. Jak chciała już odpalić tego streama sponsorowanego ze zdrobkami. No ale jak nie działa, to chuj.
Nie ma czegoś takiego. Z niektórymi ludźmi na agencji, jak to rozegrać. A to dziwne, no że nie ma czegoś takiego. To będzie najlepsze rozwiązanie. Nie? A czy była jakaś osoba z Teamu X, która totalnie się od ciebie odwróciła? Nie. Nie było. W sensie dziwne, że nie da się w sensie właśnie, zablokować. Aż byłem zdziwiony, znaczy zdziwiony. Bo wtedy byłem w takim stanie psychicznym, że myślałem, że wszyscy mnie nienawidzą po prostu. No ty mówiłeś, pamiętam jak gadaliśmy, że nawet się wstydziłeś ludziom Tak. No właśnie chciałem o tym powiedzieć. Spojrzeć w oczy. Chciałem to powiedzieć, że mieliśmy właśnie takie spotkanie zrobione ze wszystkimi. I właśnie dostałem opcję, żeby zostać w domu i być na nie pokazuje komentarzy. A, czyli można! A Max, nie wiem, to jest ekspert TikToka, bo on pierwsze trendy z moim dźwiękiem robił. No to jednak chyba można! 50 metrów od nich. I tak się wstydziłem, że nie umiałem im w ogóle zobaczyć, popatrzeć w oczy ani... Ekspert! Ani nic, nie. Się wypowiedział. Ale na tym samym kole powiedzieli mi, że mam, że to w ogóle nic nie zmienia, że dalej jesteśmy znajomi, dalej jestem kolegami, przyjaciółmi i tak dalej, także... Że mam przychodzić i mam się nie wstydzić. A ta decyzja o tym, żeby odejść z Teamu X była ze strony agencji, czy ty to sam zaproponowałeś? Nie, ja sam zaproponowałem. Okej. Okay. Eksperci na czacie są podzieleni, widzowie. Bardzo chciałeś pozostać w Teamie X. Wiesz co, jak ty ze mną gadałeś w grudniu, to już miałem plany odchodzić z Teamu X, tylko nie mogliśmy za bardzo o tym mówić. Aha, czyli okłamałeś. Tak. Ale wiesz, jak to jest umowa. Ej, ale szczerze? No. Tak szczerze? Myślałem, że wszyscy z Teamu X będą mieli wyjebane na niego. To w sumie miłe, że się nie odwrócili. Tak, no już miałem odchodzić. Miałem na pewno założyć swój kanał od stycznia, co się nie stało przez tą sytuację. No i... To akurat pozytywne zaskoczenie, że... Siema. Albo tylko tak mówi. Interesujące. Ja myślałem, że jakiś na zewnątrz masz. Ona wychodzi na zewnątrz. A on urośnie większa czy nie? Nie, to już jest maksymalny. I że tak powiem rozmiar. Gryzie? Tak? Znaczy, no nie zawsze, ale czasem... O kurwa, świnia! Gryzie. Jak ma taką tą sierść sztywną. No to też taka szczecina. Żyniurek! Nie, ale kurwa świnia! Coś tam dużo, całkiem dużo gram. Jaka oliwka, kurwa, widzowie, szacunku trochę! Się pomagał w wynięciu Instagrama do jego firmy. To na razie po prostu zresztą na robotę na 3 miesiące, czy tam na ile chcę wrócić. No dobra, ci gadamy. Fajna, to co, zbieramy się, ogarnij się ze wszystkim. A kiedy planujesz wrócić do internetu? Wiesz co, planuję wtedy, kiedy się już będę dobrze czuł. Co? Leksiu wraca do internetu? O Jezus, co ja gadam? Muszę powiedzieć normalnym głosem widzowie, żeby ktoś dźwięku nie zrobił. Co? Leksiu wraca do internetu? Nie wierzę w to. Ja pierdolę, chyba mnie pojebało. Logicznie całkowicie. Myślisz, że kiedy to nastąpi? Nie mam pojęcia, do pół roku mi się wydaje na pewno, do pół roku. I będzie to kanał stricte muzyczny, tak? Czyli czy kanał teraz... muzyczny? Zastanawiam się, czy zrobić kanał. Przed tym właśnie, jak się stała ta sytuacja, już miałem założony. Już miałem zakładać swój kanał. Mam w telefonie 35 pomysłów na odcinki razem z briefem. Znaczy briefy jeszcze nie napisałem, ale miałem pisać. Miałem otworzyć taki typowo muzyczno lifestyle'owy kanał. No i zastanawiam się, czy robić coś takiego, czy coś na przykład, nie wiem, zacząć. On teraz powinien... Mi się, że mógłbym... Przecież mikro albo sklej pizdę. Słuchaj kolego, 19 luty follow, kurwa dorośnij albo sklej pizdę, ban. Mógłbym robić całkiem dużym sukcesem, no i... No ale i wiesz, na początku jednak jak wrócisz, no to będziesz musiał się zmierzyć jednak z tą falą tych takich komentarzy. Tak, no tak, tak. No i właśnie dlatego muszę być wtedy przygotowany dobrze psychicznie. Nie? Do maszynki, kurwa. Żeby pik, umieć pik, temu pik. Doradzić i żeby mi nie... Pierdolnęło drugi raz. Na pogodę dzisiaj normalnie. Spędzamy walentynki dzisiaj razem, Sylwestry. Aż się zastanawiałem, żeby różnie kupić jakieś, wiesz. Czy dodasz emotkę Classic? Może. Podczas tej całej afery. To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Mi się wydaje, że moja widownia. Że ludzie, którzy mnie tam obserwowali, mnie najbardziej zawiedli, bo... Widownia go zawiedła, widzowie. A wy, czy wy kiedyś mnie zawiedziecie? Nie spodziewałbym się, że ludzie tak wszystko będą łykać jak pelikan. Że wiesz, powie im się jedną informację. Po jednej informacji od Konopskiego cały internet postawił krzyż. Tak, dokładnie. Całkowicie, wiesz, leciłeś z overparty i koniec. Nie ma takiej opcji? Oj, widzowie, nie wiadomo. Nie mówcie, że nie ma takiej opcji, bo może kurwa kiedyś powiecie mi tak, jebać cię ty kurwo. Będzie mi giga smutno. Troszkę zawiodłem. Tak, jeżeli chodzi o osoby prywatne, które tam mnie jakoś wspierały, to nie ma tak, nie ma czegoś takiego. Ja cię wyhilowałem za całą kurwa manę, nie? Dobrze. Ile mogłem, wyhilowałem. Ale no, jakiś wasz inny idol powie jebać Multiego i będziecie mnie wyzywać, wy kurwi. Pamiętaj, że sporo tych błędów popełniłeś, ważne, żebyś wyciągnął. I będę smutał. I się usunę z internetu. Na zawsze. Po takiej sytuacji stary, to już w ogóle mam awers do pisania z nikogo. Ale właśnie się zastanawiam, czy ty teraz zaufasz jakiejś dziewczynie? A jebać! Dużo tych dziewczyn?
pisało z tobą, a finalnie wyszło, że chciały tylko na tobie gdzieś tam zbić. Nie ma szans. Pedyn, dziękuję bardzo nie, za suba. No nie wiem, ja jestem bardzo naiwny z natury, nie? Ja ci bardzo dziękuję, że pogadaliśmy. Ja ci dziękuję, że mogłem w końcu ze swojego punktu widzenia jakoś to. A właśnie, jeszcze jedno pytanie. No. Skoro pojawiło się tyle fałszywych tych oskarżeń, to czemu ty sam nie postanowiłeś nagrać jakiegoś vloga z odpowiedzią na te zarzuty Konopskiego? Bo dałeś tylko takie, wiesz, średnie oświadczenie po kilku dniach. A to ciekawe pytanie akurat. To jest tak, że no kurde, jak dostajesz oskarżenia o pedofilię i dostajesz, wiesz, wszyscy na ciebie napierdzielają w internecie, no to jest normalne, że się kurde okrążysz prawnikami i PR-owcami, żeby, wiesz, żeby jeszcze się bardziej nie pogrążyć coś. Więc dlatego tak to wyszło. Okay. Dlatego wyszło takie suche tak naprawdę, wiesz, przeprosiny. No wiesz, to było bardzo wspierane, znaczy było, pisałem to razem z PR-owcami z agencji. W sumie w momencie, w którym wyszedł film Konopa, Konop miał nadal kurwę wysoką pozycję, a Leksiu będąc w teamie X z automatu jest jebany za to, że jest w teamie X. Więc teoretycznie nawet jakby mówił prawdę albo miał jakieś dowody, to wydaje mi się, że bez takiego autorytetu, jakim był Wardęga, nie przeszłoby to tak samo, nie? To też jest pojebane trochę. Siema Jomeni, dziękuję za 2 miesiące. Nie było to czytane z kartki, bo dużo osób mi zarzucało, ja po prostu nie umiałem sobie patrzeć, zobaczyć w oczy, tak się wstydziłem, więc mi się wydaje, że już większość osób, jeżeli miałoby taką sytuację i możliwość, żeby mieć prawników wokół siebie, no to raczej by się nimi otoczyło, nie? Myślę, że temat przegadaliśmy, jeszcze mogliśmy pogadać, odrzucam cię do domu i wracaj jak najszybciej do internetu. Mam przyzwolenie od druida. A ty nas nie zawiedziesz i czy odpisujesz na DM? Nie, dlatego właśnie was zawiodę. Do własnych swoich widzów. Mergani gra? Może właśnie. Może nawet bardzo dobrze. Trzymam za niego kciuki. Jest to w ogóle na YouTubie? Zobaczę chociaż przynajmniej jego mordkę. Kurwa! Czemu jak ja wpisałem to... Nowa płyta zajebista. Ale dzięki. Nowa fala nadal na głoś. Dzięki. Przesłałem ci fotkę płytki z wlepami. Dzięki. Ty, no fajnie kurwa. Fajnie, wpisujesz shift w YouTube i nie ma kurwa. Nieźle. O, ale wiecie kto ma streama? Jan